Maga. Brawo! Całkowicie nowa elewacja, ponad 340 tysięcy złotych, które wydaliśmy na to, aby ta elewacja się zmieniła. Skomplikowana, bo to nie jest zwyczajna elewacja, nawiązuje do bliskiego modernizmu. Chcieliśmy to podtrzymać, uważamy, że od tych najmłodszych lat trzeba także zwracać uwagę na estetykę, na pewną tradycję, która jest w Gdyni, na to, co z punktu widzenia miasta jest istotne, zatem także ten gdyński modernizm. Budynek, który powstał w 1951 roku, tak naprawdę jest taką perełką w tym miejscu, bo patrząc po kolei na bloki, to one wszystkie mają odbudowane piętra, zmieniły swoje wyglądy. Ten nie zmienił swojego wyglądu. Warto było dołożyć środki, aby dzieci uczyły się naprawdę, uczyły, bawiły się, spędzały czas w pięknym budynku. Zawsze było takim przedszkolem bardzo otwartym, ciepłym, do którego z przyjemnością zaglądały dzieci, przychodzili rodzice i wszystko było pięknie i ładnie. Teraz jesteśmy ładni zewnętrznie. Jest piękna elewacja, jest piękne logo i Wesoły Miś zaprasza wszystkie dzieci do naszego przedszkola. To był taki, no taka wisienka w naszej dzielnicy, która no straszyła, a w tym momencie przepięknie cała dzielnica wygląda zupełnie inaczej dzięki temu. To jest przedszkole, które jest na wzgórzu i je widać z daleka.